Dzień dobry, witam was w tym pięknym, mroźnym dniu z Manhattanu, dokładnie z East Side, tak zwany East Side, który polubiłam jak byłam jeszcze asystentką w nieruchomości i tak naprawdę odkryłam East Side właśnie w tym czasie. Nie ma to jak, wszystko pozamykane, można bardzo łatwo znaleźć parking, także wybieram się teraz na kawę. Również będę się uczyła, więc pomyślałam, że nagram vloga. Już dawno niczego nie nagrywałam, tylko nie wiem jak długo wytrzymam. Czekajcie, zamówiłam sobie rękawiczki, zamówiłam sobie czapkę i jeszcze mi to nie przyszło. Ale w przyszłym tygodniu będzie 15 stopni w Nowym Jorku, więc teraz mamy taką dosyć wyjątkową pogodę. Jest bardzo zimno, jest bardzo, bardzo zimno. Ale nie spodziewałam się, że aż tak zimno. Dwa dni temu, no są mrozy, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak zimno dzisiaj. No ale jak już wybrałam się z domu, to dzisiaj mam wolne, więc pomyślałam, że coś dla was ciekawego nagram. Ja teraz znajduję się na 74 East, ale na upartego pójdę na 69, bo na 69 znajduje się dom Versace. Kiedyś to był dom Versace, który tam został sprzedany, już nie pamiętam. Musiałabym teraz poczytać to trochę dla was, bo właśnie interesowałam się w momencie, kiedy pracowałam jako agent, jako asystentka brokera, to właśnie się bardzo się zafascynowałam, zainteresowałam się East Side. Jest bardzo fajna historia i w ogóle nie tylko. Natomiast postaram się dla was wybrać na 69, aby pokazać wam właśnie ten dom Versace. Tylko muszę jeszcze dokładnie się upewnić, na której to jest ulicy. Jaki jest mróz w Nowym Jorku. Możecie sobie tylko wyobrazić, jak jest zimno. Nie ma śniegu, ale dzisiaj są totalne pustki. Totalne pustki. Nie ma w ogóle ludzi. Tutaj więc sprawdziłam i ten dom znajduje się na 64, czyli będę musiała się wrócić aż na 64. O, wiecie co, żeby nie wziąć czapki, to już naprawdę jest tragedia, nie? Żeby nie wziąć, w ogóle głupota totalna, ale nic. Dawajcie łapkę w górę za brak czapki, odmarzniętą głowę. Tak, szczerze to nawiasie to minęło właśnie 2 lata, dokładnie 2 lata od momentu, kiedy wróciłam z Florydy do Nowego Jorku i powiem szczerze, że to była najlepsza decyzja w moim życiu, jaką podjęłam, przynajmniej będąc w Stanach, a dużo błędów zrobiłam, ale akurat powrót to była bardzo dobra decyzja i wiele osób właśnie mówi, o bo Nowy Jork jest drogi, a o bo Floryda jest tańsza, to jest totalna bzdura i nie słuchajcie takich bzdur, bo wcale Floryda nie jest tania. Zobaczcie się, jakie piękne kreacje, pewnie zrobione przez projektanta, przez projektantkę, śliczna sukienka. I powiem wam, że to jest wcale nieprawda, bo na Florydzie było bardzo drogo. Nowy Jork też nie jest tani, no wiadomo, nie będę porównywała Nowego Jorku z Florydą, bo to w ogóle nawet nie ma o czym gadać, ale wcale to jest nieprawda. I tutaj dzisiaj chciałam pogadać na temat oszczędzania w Nowym Jorku, bo sam Nowy Jork, jak się mieszka gdzieś troszeczkę dalej od samego centrum, da się naprawdę żyć, można naprawdę dobrze żyć, ale niestety Nowy Jork to jest taka pułapka finansowa, bo tutaj jest bardzo dużo pułapek. Ja teraz wybieram się na kawę do Ralph Lauren i zaraz będę dalej kontynuowała i opowiadała, jak ominąć te pułapki i jak po prostu starać się oszczędzać po prostu pieniążki tutaj. Niestety się nie udało, ponieważ była dosyć spora kolejka, dużo ludzi i nic z tego nie będzie, więc nie będę mogła sobie usiąść i poopowiadać. Dużo ludzi było, jeszcze mam swojego laptopa. Myślałam, że sobie usiądę dzisiaj do kawiarni, ale wydaje mi się, że to nie będzie też taki super pomysł, bo no będzie sporo ludzi. W każdym bądź razie będę szukała czegoś innego. Pomyślę, gdzie mogłabym usiąść do kawiarni, ale jak tak sobie pomyślę, to dzisiaj może być faktycznie dużo,
dużo osób, bo turystów nawet, bo jest zimno i każdy się chce ogrzać. Tu możecie właśnie zobaczyć taki typowo... Tu możecie właśnie zobaczyć taki typowy Nowy Jork, East Side, budynki. W środku jest oczywiście osoba, która nadzoruje budynkiem. Dodatkowo, no w każdym, no, bardzo fajne mieszkania, zawsze jest jakiś rooftop na samej górze budynku. Przeważnie jest siłownia, przeważnie jest pralnia w budynku, w tego typu budynkach, także powiem szczerze, że niby wydaje się, że to jest Manhattan, ale ogólnie bardzo przyjemnie się mieszka w takim budynku na Manhattanie i powiem szczerze, że dopiero jak pracowałam jako asystentka brokera, przekonałam się, że sama chciałabym tak mieszkać, nie przeszkadzałoby mi to wcale. No, przeważnie każdy taki budynek ma takiego portiera, nie wiem, osobę, która się zajmuje wpuszczaniem ludzi do budynku, kamery, przeważnie siłownie, praktycznie każdy budynek, każdy ma rooftop, czyli taki dach, gdzie można na przykład w lato wyjść i poczytać książkę, czy nawet napić się drinka. Każdy budynek jest obkamerowany. Dodatkowo wszystkie praktycznie budynki na Manhattanie, czy ja nie powiem, że wszystkie, ale większość budynków na Manhattanie to jest pet friendly, czyli możecie mieć zwierzaka, możecie mieć psa, nieważne jakiej wielkości. Przeważnie tak to jest. Także takie są mniej więcej tutaj standardy i ale to nie o tym dzisiaj miał być silnik. Miało być w ogóle o czymś innym. Dopóki jeszcze mi ręka nie zamarzła, więc mogę zacząć o tym, o czym chciałam z wami pogadać, to mianowicie o tym, że w Nowym Jorku przeważnie jak pracuje się na Manhattanie albo gdziekolwiek, je się, spożywa się lunch na mieście i na tym najwięcej się traci kasy. Po prostu, słuchajcie, no teraz pomyślcie sobie, że samo jedzenie nie jest takie drogie jak drinki, bo drinkowanie na mieście jest masakrycznie drogie. Już nie mówiąc o tym, że jeden drink to jest przeważnie $20, musicie zostawić na piwek, więc naprawdę jest bardzo drogo, jeżeli chodzi o drinki. Więc na przykład jak macie jakieś plany pójść do restauracji i dodatkowo wziąć drink, musicie się liczyć z tym, że samo danie kosztuje $20, ale sam drink, o może jakieś czapki dla mnie, ale sam drink kosztuje właśnie dodatkowe $20, więc pierwsza rzecz to jest właśnie zastanowienie się dwa razy, czy chce się wyjść na drinka, bo to jest chyba najdroższa sprawa, jeżeli chodzi o Nowy Jork. Ale jak już wracamy do lunchu, no to właśnie jeżeli chodzi o lunch, to dodatkowo $15 dziennie, $20 dziennie, to mamy 20 razy 5, to mamy stówka tygodniowo, czyli wychodzi nam 4 stówki praktycznie na miesiąc. Tu jest właśnie ten dom Versace, popatrzcie się, przy piątce, znajduje się przy 64 East, a 5 Avenue. On go kupił na 2 lata przed śmiercią, został zamordowany w Miami przed jego własnym domem. Nie pamiętam dokładnie, za ile był kupiony ten dom, z tego co muszę sprawdzić, ale był prawdopodobnie kupiony za $7 milionów, sprzedany za jakoś 30 milionów. Wiem tylko jedno, że możecie wynająć go za 120 tysięcy na miesiąc, także jak ktoś ma pieniążki, to może sobie wynająć dom Versace. Jeszcze dalej kontynuując mój vlog, chciałam wam powiedzieć o kolejnej kwestii, jeżeli chodzi o oszczędzanie w Nowym Jorku, ponieważ jest to właśnie kawa. Kawa w Nowym Jorku. Moja ulubiona to jest moka. Mam obsesję na punkcie moki. Wymyślicie sobie, a dziewczyna mówi o kawie, a nagrywa z miejsca, w którym tak naprawdę pije kawę. Chodzi mi głównie o to, że jak codziennie się jest w Nowym Jorku, to idziemy do pracy. Tutaj państwo mają takiego malutkiego pieska, malutkiego. Zaraz wam powiem wszystko. Jestem teraz w West Village i pani się mnie pytają, czy ty mieszkasz gdzieś w okolicy? A ja tak nie, chciałabym. Wiecie co, naprawdę bym chciała mieszkać w West Village, to chyba każdy. Thank you.
chciałam wam powiedzieć tak szybko, ponieważ dalej się uczę, że chodzenie na kawę raz w tygodniu jest o wiele lepsze niż po prostu chodzenie do Starbucksa codziennie, bo tak naprawdę w Nowym Jorku, jak idziemy do pracy, no to każdy kupuje kawę na mieście i taka kawa to jest kosz powiedzmy 7 dolarów. A 7 razy 5 to jest 35 dolarów, więc pomyślcie sobie, w ciągu miesiąca to jest prawie 150 dolarów, które tak naprawdę możemy zainwestować w inny sposób. Powiem szczerze, że było tak zimno w tej kawiarni, że nawet się nie dało się tak do końca wysiedzieć, ale już będę kończyć, to był taki krótki vlog, więc chyba lepiej, tak jak mówię, raz na tydzień pójść do kawiarni, zrelaksować się, niż po prostu bezsensownie płacić tyle za kawę w Starbucksie codziennie. Więc tutaj można oszczędzać na różnych właśnie tego typu kwestiach. No ale nic, wracam już do domu. Trzymajcie się, kochani, do następnego. Buziaczki, pa, pa.